Witam kolegów, robię przegląd wulu. Tutaj jest matka znakowana, Włoszka. No i co? Nadal czerwi, mamy koniec września, początek października, a ona nadal czerwi, nie wiem, złapię ją, zamknę w izolatorze i prosiłbym o rady, co ja mam z tym zrobić. Zaraz pokażę, jak to tu wszystko wygląda. Tu mam izolator. To jest izolator na ramkę wielkopolską, ale myślę, że jak na chwilę zamknę w niej matkę, to się nic nie stanie. Tyle, żeby czerw się wygryzł i odymić. No i postanowić, co dalej robić. Tu mamy matkę. Złapałem ją. O, gdzieś tu uciekła. I weszła do izolatora. Tu jest, chodzi tam. Dobra, matka zamknięta. Chodzi w izolatorze. Teraz pokażę, jak to tu w środku wygląda. Więc tutaj raz, dwa, trzecia z brzegu ramka. Jest czerwiu, tu jest czerw zasklepiony. O. Włożę ją do ula. Teraz druga ramka z brzegu. Zobaczymy, co w niej jest. Też tu od brzegu. Jest czerw, tak na dole, a z drugiej strony jest puste, wygryzione. Zaraz zobaczę jeszcze pierwszą. Ten czerw jest od strony wylotka. Tu jest ta druga strona i tu na dole ramki z drugiej strony jest... Tu u doły są puste komórki. Tu są zasklepione do połowy. Pierwsza ramka bardzo ciepła, ale ciężka. Na dole jest pyłek, pierzga. A od strony wylotka jest pokarm. Puste komórki na dole. Tak więc zostawię taką centymetrową szparę od brzegu. Tu jest pokitowane. A druga ramka. Tam jest czerw. Tu od strony wylotka było na dole trochę czerwiu. Tu jest trzecia. Teraz pokażę tą czwartą ramkę. Ta cała ramka jest... Nie wiem, czy w środku widać, tam w środku są larwy. Ona jest z larwami. Aż do samej góry prawie, że... Tam są larwy. Larwy, tu są jaja. No i matka nie przestała czerwić, dalej sobie czerwi, dlatego ją zamknąłem. Nie wiem, to ramkę co z nią zrobić, wycofać na koniec. Na razie ją tu wsadzę i poczekam na opinię. Tu obok tego czerwiu dam ten izolator z matką. Pokażę następne ramki. Następna ramka wygląda w ten sposób. Tu jest czerw.
do połowy ramki. I druga strona. Także jest czerw. A w środku świeżo wygryziony, tam jest pusto. Tam po prostu czerw świeżo się wygryza. No i izolator dałem między dwoma tymi ramkami z czerwiem. I teraz kolejne ramki. Tu jest bardzo ciężka ramka, prawie pełna pokarmu. Na dole tu jest trochę czerwiu. A kolejne ramki, trzy, są pełne pokarmu od góry do dołu, nabite pokarmu. Tu jest druga strona. Tam jest jeszcze na dole czerw. A kolejne trzy ramki mają tak nabite pokarmem. Pełniutkie. Te dwie też są tak pełne. To by było 9 ramek w sumie, a jedną chyba im dam za zatwór. Także tak tu wygląda. I co robić z tymi ramkami, jeśli tam matka jeszcze czerwi i tam do góry prawie nie ma pokarmu, a z tyłu są nabite pokarmem? Czy ingerować w coś takiego, czy zostawić pszczółki w spokoju? Będę wdzięczny za uwagę.